Bardzo dziękuję. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, z zadających pytania 22 posłów, dwóch posłów skierowało częściowo pytania pod adresem wnioskodawcy w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, czyli pod adresem mojej osoby. To pan poseł Schmidt i pan poseł Woźniak. Otóż najbardziej niepokoi i smuci wręcz, że w tej debacie, w szczególności na etapie prezentowania stanowisk klubów, przedstawiciele wszystkich klubów opozycyjnych powtarzali jak mantrę, że cały system fotoradarów w Polsce, całe centrum automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym to maszyna do zarabiania pieniędzy, do łupienia kierowców, do łatania dziury budżetowej. Wydaje mi się, mam takie przekonanie, że zapoznaliśmy się wszyscy z projektami wszystkich klubów dotyczących tej sprawy. Ja w każdym razie zapoznałem się. Po to mój klub złożył taki projekt, aby wpływy z kar pieniężnych i grzywien nie były kierowane do budżetu, a do Krajowego Funduszu Drogowego, no właśnie, żeby poprawiać stan bezpieczeństwa na polskich drogach. I jeżeli proponujemy nawet, że co najmniej 50% na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a pozostałe na budowę i przebudowę dróg, no to z całą mocą podkreślam, poprawianie stanu technicznego dróg wpływa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Czyli pytanie pani poseł Bublewicz, jak najbardziej tak, 100% środków będzie kierowane na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. I naprawdę dziwi mnie, że tak konsekwentnie po prostu mijacie się państwo z prawdą i wprowadzacie opinię publiczną w błąd. Nie ma tutaj, właśnie celowo chcemy uciąć tą debatę, że nie jest intencją łupienie kierowców, tak jak tutaj było to używane. Określamy. I nie jest to kwestią wiary, czy społeczeństwo będzie się edukować. To jest kwestia faktów. Otóż z ponad 8 tysięcy ofiar śmiertelnych w 1997 roku zeszliśmy do mniej niż 4 tysiące w ubiegłym roku. I mamy świadomość, że w tym czasie nie tylko nastąpiła poprawa stanu technicznego dróg, ale także na wskutek także naszego tutaj, naszej pracy, oddziaływania, zmiana mentalności, zmiana zachowywania się użytkowników dróg poprzez naukę w szkołach, bo wiemy, że to jest proces, poprzez ratownictwo techniczne, straż zawodowa przecież niesie pomoc ofiarom wypadków, ratownictwo medyczne. My oczywiście budowa i przebudowa dróg. My wykonujemy wiele poprzez poszczególne wysiłki kolejnych rządów. Ja nie mówię, że to jest tylko zasługa rządu koalicyjnego Platformy i PSL-u. I te wszystkie działania złożyły się, nie mam co do tego wątpliwości, także cały system Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym na zmniejszenie, tak znaczne zmniejszenie ofiar. Ale my wiemy, że w dalszym ciągu
Te wskaźniki są po prostu daleko niezadowalające, odbiegające od wskaźników na drogach innych państw Unii Europejskiej. I to jedna kwestia. Druga kwestia to wypowiedź i jakby pytanie w kierunku posła wnioskodawcy, pana posła Woźniaka. No, stan bezpieczeństwa jest taki sam jak stan polskich dróg. No naprawdę trzeba mieć złą wolę, żeby nie widzieć, że wykonaliśmy, przejęliśmy, wielokrotnie o tym mówiłem, program budowy dróg krajowych przygotowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony i go konsekwentnie realizujemy. I jeżeli dokończymy te odcinki, które są zakontraktowane, to program autostradowy będzie zrealizowany. Ja przypomnę, program autostradowy przewidywał 1800 kilometrów autostrad. Jak zakończymy te odcinki, które są realizowane, będzie to 1526. Czyli brakuje 284 kilometry autostrad do zrealizowania całego programu. No przecież ten wysiłek, te inwestycje, ten program wpłynął na poprawę bezpieczeństwa, nie ulega wątpliwości. Ale ten program przewidywał, my go kontynuujemy, 3,5 tysiąca dróg szybkiego ruchu. I ten program trzeba konsekwentnie realizować w następnej perspektywie, kończąc tą perspektywę finansową 7-13-14, w perspektywie 14-20. Ale żeby tak się stało, żebyśmy mogli skutecznie absorbować, tak jak dotychczas, środki unijne, bo refundacje są wpływami właśnie Krajowego Funduszu Drogowego, żebyśmy skutecznie absorbowali te środki unijne i kontynuowali program, musimy mieć wpływy na wkład własny. I temu także te zabiegi służą, temu także służy projekt ustawy, o którym mówił minister Jaruzelewicz, jeżeli dotyczący restrukturyzacji długu Krajowego Funduszu Drogowego. W związku z tym, kończąc, dobrze, że się spieramy w tej Izbie. Nie ulega wątpliwości, że to służy wypracowywaniu najlepszych rozwiązań, ale apeluję, proszę, jakby warunkiem skutecznej pracy nie wprowadzajmy opinii publicznej w błąd. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu posłowi.